Dzień dobry, cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przygód z Minecraft. Jest ze mną Sebastian Sebulba 2000. Ała, w dupę dostałem, cholera jasna. Tu jakiś frajer siedzi, się kurwa skampił. O, już go No i zobaczyliśmy. ale patrz, kurde, no zjebał nam przywitanie, ale dobra, trudno, Polsat chyba nam to wybaczy. No dobra, ludzie chyba będą widzieli, co tutaj będzie się działo w tym odcinku, bo widzisz, nawet nie zdążyliśmy się przywitać, a już jest. No kurwa, ty chuju jebany, wypierdalaj stąd, więc no. Swoją drogą pokazać ci jedną rzecz? Możesz mi zaraz pokazać, tylko ja Bo najpierw chciałem ci tą to. zbrojownię pokazać, jak ona wygląda, mniej więcej. No, to ja zaraz przyjdę. Dobra, Znaczy. to będę czekał na drugiej stronie. Hehehehe. Tak więc plan na dzisiaj jest następujący. Dzisiaj zamiast już na zewnątrz robić cokolwiek, to będziemy robili wewnątrz. Tak więc bądźcie na to przygotowani. Dokładnie. Bo troszeczkę dzisiaj trzeba będzie w środku pokopać i tam trzeba będzie trochę tych kamiennych cegieł porobić, bo ja chcę jakoś ozdobić tą zbrojownię. Bardzo dobrze. No bo Wow. wiecie, no jednak powinno to jakoś wyglądać, a nie kurde. No, my nie jesteśmy znani z tego, że robimy na odpierdol. Jak będę robił na odpierdol, to na przykład, nie wiem, teraz z głowy wymyśl, to Ferdynand Kiepski, kurde, będzie najlepszym, Nie, no kurwa, nie, no to ale bym z betonem wleciał. Dobra, jebać to. No powiedz nam, to się wszyscy pośmiejemy. Nie, no to będzie taka żenada totalna. W sensie, ja chciałem powiedzieć, to Ferdynand Kiepski będzie najlepszym budowlanym w Ameryce i w Polsce i w Ameryce, ale no to by trochę się nie trzymało kupy. I kupy, w sensie, że kupy, że haha, beka i no. Nie no, nie mów nic o sraniu, bo jeszcze Jim przyjdzie. Dobra, czekaj, już idę do ciebie. O, ale ja widzę, on chyba tam, o nie, on tam chciał klocka do morza wstawić, znaczy do jeziora. Fuj, Jim, wstydziłbyś się. W jeziorze srać? Serio, kurwa? Naprawdę? Serio? No nie zdążyłeś do toalety? O nie, nie zdążył toalety, to się zesrał w jeziorze, ja pierdolę. Co mamy za rozkminy głupie? Dobra, już idę. Dobra. Tak więc, tak. Most dowie. Tak, most w budowie, tak to tam mniej więcej się prezentuje. Jak sobie włączysz Optifine, to zobaczysz, że w tle taką śmieszną budowlę. No, widzę. Na razie to na zewnątrz wygląda tak. Trochę przy niej posiedziałem, ale myślę, że wygląda tak całkiem fajnie jako wejście do zbrojowni. A no fajnie, bardzo ładnie. W takich klimatach. I tu na dole będę leciał z tunelem, kurde, żeby zrobić tutaj ogromną zbrojownię, taką kurde ogromną. Tą jebutną. No tak, dlatego potrzebowałem tych kamiennych cegieł. Bardzo dobrze. No, przynajmniej. Wiecie, moi drodzy, może się uporamy z czymkolwiek w ciągu następnych 3 odcinków i zaczniemy robić farmy. Tak. I liczę na to, że się nam uda, dlatego że no ostatnio nie mamy szczęścia, bo Polsat nas goni, no i generalnie, no wiecie. Może nawet nie Polsat, ale też bieguneczka nas często goni, że. Bo wiecie, no. Złapała nas, no cóż poradzić. Że tak powiem. Że tak powiem. Że tak powiem. Nie zrozumiałeś aluzji. Że tak powiem. Po Jak co? byś potrzebował kobla, to jest w mojej skrzynce, tak w ogóle. Dobrze, będę pamiętał. Możesz normalnie szybko dojść do mnie, bo hehe, jest most. Miarę taki. No, Ale no przynajmniej się zaraz, no. starałeś. No to słuchaj, spełnia swoją rolę? Spełnia swoją rolę. Nie na chuj drążyć temat. Dokładnie, po co? Po No, co? jak na razie spełnia swoją rolę, no spełnia kurwa, no i co? I gówno, No i gówno. gówno. To ja sobie w takim razie tutaj nastawię troszeczkę kobla, niech się przetapia. To w momencie, kiedy to będzie się robił kobel, żeby zrobić kamienne cegły. To polecę na chwilę do domu i zrobię jakąś prowizoryczną podłogę, żeby przy okazji jeszcze coś więcej zrobić niż to, co planuję. Czyż nie? Czyż nie? Teraz zapędziwszy mnie w kozi róg, zapewne zadasz mi gwałt, czyż nie? Czyż nie? A, Widzicie, gra po polsku. dużo będzie nawiązań tutaj do różnych, kurde, subkultur, popkultur.
Nie inaczej, proszę państwa. Ale i tak, że tak powiem, hatfu na Ubisoft za to, że nie zrobili Raymana 4 i będę to im wypominał do końca ich dni. Dokładnie, woleli robić jakieś... Znaczy, dobra, ja... Wiele gier o kurlikach jest spoko, ale woleli robić jakieś dwóch kurliki zamiast zrobić naszego kochanego Raymana. Jak mogli, kurwa, w ogóle, no, hatfu. No i Rayman teraz przez nich stał się alkoholikiem i kurde pierdoli warmazony jak pewni. Weź, ja z nim ostatnio gadałem, kurde. On jest takim pijaczyną teraz, on po prostu zapija teraz swoje smutki. No ja pierdolę, Ubisoft, co wy zrobiliście? No chłop się ten, chłop już popadł w depresję, no kurde, no już z nim jest, nie jest dobrze, kurde. Budzi się z krzykiem codziennie. Właśnie się z krzykiem codziennie budzi. Pozdro dla kumaty. No budzi się codziennie z krzykiem w nocy, kurde, Globox to tam już w ogóle na cmentarzu leży. Globox, o nie. A wiecie, teraz wam powiem żart taki bardzo nieśmieszny żart, bo jak wiecie, przecież Aglet, była jakaś tam informacja swego czasu, że Aglet pomiędzy Raymanem 1 a 2 to urodziła tam dużo dzieci, tam ponad 100 i tak dalej. No to wiecie, w tym samym czasie, gdy Globox, że tak powiem, wącha kwiatki od spodu, no to ona zdążyła urodzić już, kurde, ponad 200 dzieci. Ja pierdolę. Rozumiecie to? Co się z Globoxem stało? On popełnił chyba samobójstwo, nie? Tak, no. On generalnie, wiesz, no już nie mógł też wytrzymać tego, że w kolejnej części nie wystąpi, no nic nie zarobi, chociaż nie, no, oni kurwa nic nie zarobią, zacznijmy od tego, bo to są darmowi aktorzy. Słuchajcie, ale to jakim cudem on był w Origins i Legends? To on po prostu się zajebał? Później, czy co? Bo ja nie wiem. Wiesz co, to mi się wydaje, że to jest coś, co ma imitować Globoxa, wiesz o co chodzi. Aha. Taki... Idziemy spać? Kurwa, no w sumie wypadałoby. Biegnę do domu, biegnę, kurde, jak najszybciej potrafię. Bo chciałem tu oczywiście hehe zdobyć troszeczkę brzozy, bo hehe brzoza mi się skończyła. Wiecie o co chodzi, no? Kurwa, to co będzie przyciągać samoloty bardziej, nie? To jest to po prostu przyciąga samoloty jak muchy do gówna. Świetne porównanie, jak muchy do gówna. Co, jedno i drugie leci i po prostu, wiesz. No. Tylko wiesz, no, muchy sobie odlecą, a samolot już niekoniecznie, jak wleci w... Ty, ale wiesz, co też przyciąga samoloty oprócz brzoz? Co? Koło siebie. Tak, oczywiście. A wiesz, co jeszcze przyciąga samoloty? No. Zimny Lech. O nie! Teraz się skapnąłem, ale no, to jak taki zimny z lodówy, nie? No taki kurde, wiesz, no też nawet to przecenię, bo wiesz o co chodzi, no zawsze każdy lubi sobie takiego wyjąć z lodówy. No nie, o nie, dobra, ale my skurwiele jesteśmy, znaczy w szczególności ja, no bo... Nie no, ale dobra, mówisz, że w szczególności ty, ale teraz tutaj tak wiesz. Jakby to powiedzieć, no ja też się pod tym żartem podpisuję, więc jeśli macie gnoić pomidora, to gnojcie też mnie, dziękuję. Dobrze, dobrze, solidarność, au! Co? O, więc tam będziesz z nas dumny po prostu. Tak! Au, udało się. Proszę państwa, seria pełna nawiązań, obrazimy tutaj absolutnie każdego. No, no, no przykro mi, no. No przykro, no. No trudno. O nie, i potem wiesz, Maja Staśko na Twitterze zacznie coś tam brzęczeć i tak dalej. I potem takie, tak, Maja Staśko, tak, rzucasz mi rękawice, w porządku. I potem jebać Maja Staśko community. O ja pierdolę. Tak, jest taka dwójka ludzi, którzy sobie grają w Minecrafta. Hehe, to bardzo oryginalne jak na te czasy. I jeszcze obrażają dosłownie każdego, no ja pierdolę. Już serio? Serio, kurwa. Na chuj wam to było? Właśnie, na chuj. Idi na chuj. Pozew leci albo pismo, jakby to niektórzy powiedzieli. Hehe, Paukerson, pozdrawiam.
Pozdrawiamy DJ-a Palasajda i jego demony i tam egzorcyzmy. Dokładnie. Ale nie no, powiem ci, że jak chodzi o egzorcyzmy i egzorcystę, to jest tylko jeden słuszny egzorcysta, ten za niecałe 300, a dokładnie za 200. To jest jedyny słuszny egzorcysta, tak ci powiem. Mówisz? Nie ma lepszego. Dobrze. Chyba, że ty nie wiesz, o czym ja mówię i nie jesteś w temacie, to shame on you. Fucking shame on you, jakby to powiedział PLG, siadaj w mieście. O nie, PLG, siadaj w mieście, no nie. Ty, ale wyobraź sobie jeszcze... Jakby wiesz, doszło do takiego filmu, nie? Że ty przykładowo byłoby intro JMS Community, nie? I no. Ona potem na Twitterze mówi: no, już widzimy tutaj popis spierdolenia umysłowego tych dwóch panów, dlatego że chciałabym powiedzieć, że oni używają bardzo seksistowskiego intro. Pewnego ksenofobii, homofobii, transfobii. Dokładnie. Fobii, nie? Fobii. Tak. Lepiej, nie? Ale my sobie wrogów narobimy tą serią, coś lubię. Ale cóż, panie i panowie, to jest seria po prostu dla ludzi o mocnych nerwach, mocnym dystansie. I pamiętajcie, że życia nie ma co brać na poważnie. Dokładnie. I teraz jeszcze przy okazji notka i informacja Julki z Twittera: z łaski swojej zamknijcie mordy i przestańcie nas prześladować. Dokładnie. Proszę tutaj, ja powiem to kulturalnie. Zanim będzie tu jakakolwiek wojenka czy coś, ja powiem to kulturalnie. Proszę, kurwa, utkać łeb. Dziękuję. O, i elegancko. O. Widzicie, można? Można. Pełna kulturka, proszę bardzo. Pełna kulturka, pewnie, że tak. W ogóle już widzę komentarze pod niektórymi filmikami, że no, wy to tak w fajny sposób zadymicie, tutaj trochę w spokojny sposób poprowadzicie serię. Coś jak taki trochę ulepszony Husiek, tylko że bez, tylko że z dymami, no. Proszę bardzo, ktoś tutaj, widzę, lubi się znowu wywyższać. Oj, patrzcie, kurde. Kim ja nagrywam ten let's play? Tak. Ja pierdolę. Ale byłoby to w sumie fajne z jednej strony, ale z drugiej strony, czy my, aby na pewno aż tak do Huśka bylibyśmy podobni? No nie wiem. No nie wiem, no nie wiem, no. Husiek to taki trochę niedźwiadek jest, no kurczę, no co ja tu mogę powiedzieć? Nie wiem, nie rozumiem. No ale jeśli chcesz, no to możemy się bić. No i elegancko, i to o to chodzi. Grubiony głos dla kolaka. Oj, Mati. Mati, kurwa, Mati, Mati. Po co? Bo lubię. Tak by odpowiedział, a tak serio to nie wiem, co on by odpowiedział, bo tak, nie wiem, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale Michał, ty pamiętaj, to my, to chyba się zgodzisz, my nie jesteśmy znani z tego, że sobie głos pogrubimy, tak. Nie? My tego nie robimy, ani obniżamy, nic nie robimy z głosem. Dokładnie. Już na pewno go nie obniżamy, nigdy, przenigdy, jak to powiedziałeś na swoim filmie, nigdy, przenigdy. Dokładnie, nigdy, przenigdy. Dokładnie tak. Nigdy, przenigdy. Nic takiego nie miało miejsca. Tak było, nie zmyślam. Tak było, zmyślam, nie. Ty kurwa, aż muszę zobaczyć, jak się cegły tutaj robi, bo zapomniałem. Aha, to trzeba glinę przetopić. O ja pierdolę, no to teraz to ja życzę sobie powodzenia. Bo cegły z zamku się skończyły, nie mam co zapierdalać stamtąd. No chyba, że ty masz jakieś cegły. Na razie sobie zrobiłem do tego, żeby ozdobić ściany. Aha, no to spoko, to tam trzymaj. Myślałem, że może jak masz jakieś na zbyciu, bo ja to tylko pytam, jak jakieś na zbyciu, powiesz, bardzo często jest tak samo jak z tym dirtem, że ty nie miałeś, a ja miałem kilka staków, nie? No, wiem, o co chodzi. Ale no cóż. Pamiętajcie, warto pytać. Dokładnie. Kto pyta, nie błądzi, i proszę nie być nachalnym, bo bycie nachalnym jest bardzo złe. Dziękuję. Bardzo, 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 bardzo złe. O, węgiel. Węgiel. Nazwę węgiel, tak jak to się powinno nazywać, i tutaj wiele osób dostanie nostalgią w pysk. O, czarne kloce, to być czarne kloce. Pozdrawiamy. Świetną serię Oczami jaskiniowca, już dawno temu, kurde. To straciło niestety swój urok, ale pozdrawiamy jak najbardziej, bo szczerze, no to jest moje dzieciństwo, no jakby nie było. No i elegancko, ja również pozdrawiam tutaj.
Pozdrawiamy tutaj tą otóż serię, a teraz kontynuujmy. naszą serię. Naszą, dokładnie, bo nie wolno innych reklamować, bo później będzie, że oni będą mieli większy przyrost od nas, bo prawda jest taka, że tak naprawdę Seba nie lubi bardzo reklam z tego powodu, że on się boi, że po prostu nasze serie potem przestaną być oglądane. Ej, no ale proszę mi tutaj takich rzeczy nie ujawniać, kurwa. Co to ma być? Jakieś ujawnienie rzeczy, których się boję? No ej, co ty, kurwa, robisz? Jesteś... Usuń to! Co zrobiłeś? Kasuj Kasy to! to z internetu. Kasuj to z internetu. Co ty myślisz, że to jest zabawne, że z dziećmi masz do czynienia? Nie. No i wypierdalaj, bo ludzie chcą to zjeść. Te Co to było? zrobiłeś. Bo ja zaraz to się w ogóle utopię. Będzie chillera utopia, tylko że ja się utopię. Ja Wiecie w tutaj. ogóle, o jakiej my to godzinie nagrywamy? Jest już 8 minut po północy, swoją drogą. U Pierwszy mnie raz. 9, ale we Wrocławiu szybciej płynie czas, to wiecie. No, ale we Wrocławiu to w ogóle wszystko niby szybciej płynie czas, a w rzeczywistości wszystko jest zakorkowane. A, no to prawda, to tak. O, dawaj, ponarzekajmy na komunikację we Wrocławiu. No wiecie, no to ja zawsze mówię tak, jeżeli autobus, którym często jeżdżę, nie będę mówił jaki, nie przyjedzie spóźniony albo, znaczy nie przyjedzie spóźniony albo kurde zatłoczony, to nie jest ten autobus, po prostu ja nie uwierzę wtedy nikomu, że to ten autobus przyjechał. JW, jebać Wrocław. Jebać Breslau Jungen, pożycza bruk. A pożycz, proszę bardzo, mi już się nie przyda. Dobrze. Już ile chcesz, tu masz dużo w skrzynce. Dobrze, dobrze. Nawet ja, czekaj, mam tu trochę cegieł. A to tak O. trochę, tu kamień mam. Ale O. już nic nie ma tak to przy sobie. Dobra. Niestety. Thank you very much. No, ale tak jak widzicie, no, komunikacja we Wrocławiu jest bardzo tragiczna. I tragikomiks trochę. No, tragikomiks, a wiecie, co jest z tym wszystkim najlepsze, że ludzie tak czy siak bronią Wrocław, pisząc oczywiście hashtag Jak można takie rzeczy w ogóle pisać? Wrocławę, jak w ogóle tak można? Weź mi kurde wytłumacz, jak można pisać takie rzeczy? Hashtag Wrocławę, no to nie jest Wrocławę. Ta, kurwa. A później przychodzi co do czego, to te same osoby, co piszą Wrocławę, narzekają na Wrocławę, więc XD totalnie hipokryci. Komunikację miejską. Więc XD totalni hipokryci jebani. I obłudnicy, pamiętaj. No. Ale no, wiesz, no. Niby się mówi, że każdy człowiek jest hipokrytą, więc. Prawda. No więc niestety, no. Każdy z nas jest hipokrytą w większym lub mniejszym stopniu. Nie. Więc musimy niestety pogodzić się z naszym losem, losem Angeles. O, i Muszę. teraz pytanie, co tutaj zrobić? Może na razie zrobimy to tak. O. O. Wow, elegancko. Tu będzie tak A za. widziałeś już, jak most jest prawie już tak w Tak. miarę to wygląda jak most, nie? Przeszedłem nim i potwierdzam, jest idealny, wręcz bardzo fajny. Ulica dziurawa bardziej niż niejedna ulica w Polsce. Idealny. A, to już wiem, kurde, kto ocenia ten stan polskich dróg przed ich oddaniem do użytku. To byłeś ty, przyznaj się. Nie, to był burmistrz lub. Nie, przepraszam, nie burmistrz, przepraszam. Jebana, ja pierdolę, co za chuj pierdolony, no dosłownie coś mi tam się zaświeciło, coś mi się tam zaświeciło, zrobiłem kurwa ten most już ładnie poprowadziłem, wiesz, na drugą stronę, tutaj No. te, z tej strony, a tu nagle creeper kurwa, jeb, rozwalił mi to, co przed chwilą położyłem, Typowe, typowe. o nie, czekaj, bo koło mnie kręci się wilkołak, proszę stąd wypierdalać, o I nie, mi rodziny nie prześladować. no i wypierdalaj stąd, Bo ludzie no chcą widzę to tam. zjeść. No, dokładnie. Dobra, to tyle starczy. A O, bo mi się przetapiają te cegły, nie? wracając ogólnie do tematu tego, o którym tutaj gadaliśmy, że
że to ja pewnie oceniam. Nie, nie, nie. Wiesz, kto to ocenia w ogóle te wszystkie budowle u nas? No. Uwaga, uwaga, prezydent Wrocława. O nie. To bardzo, bardzo źle, bardzo nieładnie. Bardzo nieładnie, że on ocenia, nie? Bo on to po chuju robi. Chujowo co robisz, gościu? No kurwa, ile creeperów się nagle zrespiło, kiedy zbudowałem most. Nie no, zajebiście, idziemy spać? Jak Tak, jesteś tam koło domu? idziemy, idziemy, idziemy. No, Ale pamiętajcie, zajebiście, to to tylko w Minecrafcie. Chociaż i ja byłoby. tam dom bez dachu mam. Chociaż byłoby śmiesznie, gdybyśmy powiedzieli, że idziemy spać, a okazałoby się, że poszlibyśmy spać w rzeczywistości zamiast w Minecrafcie. A teraz Kurwa, ile się kręci, no? zadam ci teraz bardzo ważne pytanie, panie Sebastianie. Czy chciałbyś pan żyć w świecie Minecrafta, tak szczerze? Jeżeli mógłbym się respawnować, to jeszcze bym pomyślał, ale tak, to tak średnio. A ty? No, trochę byłby niebezpieczny ten świat, tak szczerze. Wyobraź sobie, budujesz se chatę. Niby z jednej strony byłoby fajnie, bo byłbyś na wypizdowie, no ale byłbyś tak sam, tak serio. No Bez mówię, nikogo. zależy jak, nie? Bo jak multiplayer to spoko. Najgorzej byłoby, gdyby to był single player. Dokładnie. Wtedy to było takie, serio, kurwa. Serio. Ale baguje się to strasznie, kurde, to jest jakieś room hackowe. My w ogóle mamy dzisiaj jakiegoś pecha, jeżeli chodzi o nagrywanie tej serii, ale to mówię, to już niestety to jest taki pech, że przez to, że hehe, widzieliśmy się teraz w cztery oczy, no to trochę nie nagrywaliśmy tych odcinków i teraz jak nadrabiamy te odcinki, no to jest troszeczkę nieciekawie, bym powiedział. No jest nieciekawie, to na pewno. Ale bez kitu, stary, kurwa. Dzisiaj, no nie? Dobra, ja tutaj opowiem bardzo chętnie, co to dzisiaj było. My dzisiaj takie, no Michał, dawaj, nagrywamy Minecrafta. W międzyczasie Minecraft. Nie. Słuchajcie, ta gra i te hamaczy jebane, tfu, jest na tyle zjebane, że jak nie, nawet jak jej nie ruszasz, nic przy niej nie robisz, to i tak nie będzie działać, jak będziecie chcieli po jakimś dłuższym czasie w nią pograć. Ja nie rozumiem tego. Ludzie, weźcie mi to kurwa wytłumaczcie, bo to chyba jest nie na mój łeb to, co się odpierdala czasami w To tym jest Minecrafcie. straszne. To jest okropne po prostu, no. Why? Minecraft, co ty odpierdalasz? Ogarnij się. Ogarnij, jakby to może być pałę, bo to już naprawdę jest przesada. Dokładnie. A ja robię tutaj schody i pod schodami może zrobię jakiś pokoik, hehe, wiesz, na jakiegoś takiego gościa z blizną, który może by chciał tam zamieszkać. Tak. Oj, wiem, wiem, uprowadzę sobie wieśniaka i będę go tam trzymał. Zajebisty plan. Znaczy, co? Ja jestem, wiecie, ja tutaj nikomu nie Ała. życzę źle, nikogo nie chciałem tutaj uprowadzać ani nic. Nic z tych rzeczy, no kurde, ja nie jestem znany z tego, że ja tutaj ludzi uprowadzam czy Dokładnie, coś. ty z tego nie jesteś znany i ty tak nie robisz, więc proszę nie drążyć tematu. Dokładnie. I proszę zejść tutaj z Sebastiana, bo Sebastian ostatnio ma nerwowe dni przez to, że Minecraft, no, robi co robi. No dokładnie. To wszystko wina twoja Minecraft, no i nie żyj tyle. Grubasie, bo ludzie chcą pograć na serwerze. Dokładnie. I kurwa wypierdalaj, bo ludzie chcą pograć. Proste. Masz może trochę jeszcze mięsa? Oj, chyba mi Bo się skończyło już. właśnie u mnie też tak trochę się skończyło, jakbyś mógł tam Kurde, jakieś czemu zwierzęta mamy. polować czy coś? Dobrze. A powiedz mi, przypomnij mi, co ty chcesz w tej zbrojowni, żeby było tak szczerze, szczerze. Enchant, kowadło. Czekaj, czy my mamy jakieś armor standy? Aż zobaczę. O, weź sobie wpisz tam na dole armor stand i zobacz, zrobić takie stojaki na zbroję. No ogólnie tego typu tam jakieś stojaki na zbroję, że wiesz, tam możemy nawet kolekcjonować zbroje z każdego typu, że tam żelazna i tak dalej. I ty chcesz, żeby tam też enchant był, czy co? Tak, żeby enchant był i kurde i kowadło i wszystko, no. Okej. Jakoś z głową to na pewno coś tam ogarniesz. No dobrze, dobrze. Właśnie się chciałem zapytać.
Dobrze, jeszcze ja? A wiesz, co jest najgorsze, że mamy jeszcze 5 minut czasu antenowego. No i tak sporo nawet. No, teraz to troszeczkę żeśmy nadrobili, przynajmniej ja. Coś, co No nieco to. nadrobiłem. Ale nie, Jeżeli. proszę państwa, no dzisiaj to my kurde ten napierdalamy tymi odcinkami, bo naprawdę no tyle nie nagrywaliśmy, że to jest tak nie może być, tak nie może dalej być. No właśnie, za dużo było przerwy, za dużo wy mieliście luzu od tej sali. Co z tego, że wy będziecie mieli ją w miarę na bieżąco, w miarę No spotkania. dokładnie, ale wiecie, no wszystko co dobre, no szybko się kończy, dlatego wracamy z tą serią. Znaczy. Wszystko co No. dobre szybko się kończy, no. To dlatego ty nie wróciłeś na YouTube'a, hehehehe. No właśnie. Bo wiesz, to wszystko co dobre kiedyś się kończy, no to. Albo wszystko co złe kiedyś się kończy, czyli w tym wypadku ty się skończyłeś. O nie. O tak. Jestem skończony, no przecież ja tutaj wiesz. Jestem skancelowany z YouTube'a za te wszystkie dramy. A no tak, przecież było hashtag Sebulba is over party. No właśnie. Co ty kurde? Nie pamiętasz? Po co ci to było? Po co? Nie wiem, nie rozumiem. No ale jeśli chcesz, no to możemy się bić. Pamiętajcie, to jest tylko i wyłącznie parodia, my się z nikogo tutaj nie śmiejemy. Tak, i jeszcze też pamiętaj, jak ty nie masz pomysłu, co ma być w jakiejś zbrojowni czy coś, to mówię, tam sobie popatrz te wszystkie rzeczy z Bibliocrafta, bo tam masz naprawdę fajne rzeczy, które można właśnie pobudować sobie. Dobrze. Więc tam to sobie tam popatrz, nie? Dobrze. Będę miał to na uwadze. No ja myślę, kurwa. Dobrze. Czyli tutaj nic nie będzie. Kurwa, siekiera mi się skończyła. A, mam żelazną, zajebiście. Ja nie wiedziałem o tym, ale kopałem kamienną, to przynajmniej zużyłem ją, wiecie. Nie marnujemy żadnych narzędzi, my nie jesteśmy znani z tego, że cokolwiek marnujemy, nie? Jak zmarnujemy to DSP będzie najlepszym zagrajmerem w Minecrafta w Polsce i w Ameryce. O, Prawda? porwałeś trochę zwierząt? Prawda. Można coś tam ze zwierzętami zrobić. Ale czy upolowałeś coś? A, to nie upolowałem. Ej, Nie dam zdążyłem. ci tutaj trochę tych kotletów, bo kotlety właśnie tam jeszcze ogarnąłem. Ja się tam włożę do skrzynki. Dobrze. Ale tam Bójsz. jakieś krówki pozabijaj czy coś, najlepiej upiecz te mięso, to będzie, wiesz, lepsze. A ty dalej widzę tą. Ty masz dalej tę łatkę, kurde, z tego dirtu. Łatkę niczym od pana Wieśka. Tak. No na razie tak, bo tutaj się na tej zbrojowni skupiłem. Ej, powiem ci, ty takie zajebiste te drzwi se zrobiłeś, tak. Ciężko je strasznie zamknąć, jak się wychodzi. Dobra, zostawię ci otwarte, może ktoś się do ciebie włamie, przynajmniej będzie śmiesznie. Trochę jak Tak. Szrek, który rozpierdoli ci pół chaty. No, Jej! jebać Shreka. JS i pamiętaj, nagrywam na ciebie potem film Shrek. JSK. No i nie wpierdalaj tyle, no i nie żyj tyle i się umyj w końcu, bo jebie od ciebie bagnem. Dokładnie, weź ty kurwa chłopie, ogranicz te cebule, bo to już naprawdę robi się śmiertnie kurwa od ciebie na kilometr. Bez skitu i przestań tego osła obrażać. No. No i nie żyli tyle po raz kolejny. Ale my tutaj jesteśmy agresywni. Tak, ale ludzie lubią rozlew krwi, więc dlatego dostarczamy. Nie. Dostarczamy rozlew krwi. No my to zawsze, no kurde. No kto robi największe zadymy? No kto? No my. Fucking shit. Brakuje mi teraz mi w sensie brakuje kamiennych cegieł, chyba że dam tam coś innego na górne piętro u siebie, ale wypadałoby chyba. Kamienne cegły trzeba dać, no kurwa, 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 nie mam ich. Tak jest. A teraz będę musiał udać się w twoje skromne progi, dlatego że czas skończyć odcinek.
O nie, dobiliśmy czas antenowy. Ale coś tam na dole chociaż zostało prawie że dokończone, tak więc. No, jeszcze trochę odcinków, jeszcze troszeczkę. Tyle dobrego, że coś tam robimy, nie? Ja tutaj w końcu te ściany łatam, co nie chciało mi się z cegieł zrobić. No, Dobra. tak więc dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że się spodobało. Do następnego razu. No i niech moc będzie z wami, kurde. Do Do widzenia. widzenia. Pa, pa.